Ratowanie akumulatora ciąg dalszy. Akumulator został odłączony w poniedziałek rano od prostownika, od właściwie to transformatora. Jest w tej chwili poniedziałek wieczór, kiedy ten materiał jest przygotowywany, czyli przez, od piątku, przez weekend, akumulator był ładowany, rozładowywany i ładowany. To jest wynik. Jak widać, już zaczyna być fajnie, ale chciałoby się jeszcze troszkę więcej. No chociaż ten 1.28, a tutaj jak widać jest 1.27,5. I tak mniej więcej w każdej celi porówno. W poniedziałek wieczorem, kiedy ten akumulator już odstał około 10 godzin od ostatniego ładowania, test refraktometrem, a teraz test pod obciążeniem. 100A opornica, pierwszy test. Tutaj jest ważny spadek napięcia. Test 10-sekundowy pokazuje cały ten test. To jest dla osób, które ewentualnie będą chciały po podobny proces u siebie przeprowadzić, żeby były jakieś. Wartość odniesienia. W tym czasie opornica dobrze się nagrzewa. Emituje sporo ciepła. No i tym razem przygotowałem trochę bogatsze stanowisko pomiarowe. Po pierwsze, chciałem sprawdzić, czy 100A deklarowane przez producenta to jest tak naprawdę 100A, więc stąd amperomierz cęgowy i do tego woltomierz cyfrowy. Z tego względu, że zauważyłem, iż wskazania tutaj woltomierza w opornicy wymagają kalibracji. OK, da się to zrobić, to przecież nie jest wielki problem. A celowo tutaj kupiłem opornicę analogową, nie cyfrową, ponieważ wskaźnik analogowy lepiej pokazuje spadku napięcia podczas testu. Wskaźnik cyfrowy ma według mnie za wolne odświeżanie, to nie jest to Wolę, wola analogowy. Się, że lepiej oddaje. No i co było widać? Po pierwsze są różne wskazania pomiędzy woltomierzem opornicy a woltomierzem dobrej klasy, ale to jest akceptowalne, trzeba to sobie zmienić. No i faktycznie opornica zgodnie z tym, co jest zadeklarowane, w trakcie testu pobierała z akumulatora najwięcej, ciut ponad 100 Amperów. Testy u mnie rozruszników pokazują natężenie rzędu 172 Amperów, więc takie 100 Amperowe obciążenie już przybliża się całkiem dobrze do rzeczywistych warunków pracy. Tutaj podczas tego poniedziałkowego popołudnia przeprowadziłem 7 takich testów i wyszło mi na to, że akumulator jest w coraz lepszym stanie, jest nawet, bym powiedział, że chyba w całkiem przyzwoitym stanie, ale postanowiłem jeszcze jedną metodę. Ratowania akumulatora wypróbować, ponieważ chciałbym jednak uzyskać tutaj gęstość rzędu 1,28, a może nawet troszkę więcej. Ale kolejny prostownik, do którego zostanie podłączony ten akumulator, to już będzie materiał na następny film.